Sprawdźmy, czy damy radę porównać takie dwa ułamki: 5 trzecich i 10 siódmych. Porównać, czyli powiedzieć, który z nich jest większy. Pewnie zauważyliście, że obydwa z nich są większe niż 1. Jedynka to byłoby 3 trzecie, a to jest 5 trzecich, a tutaj jedna całość to byłoby 7 siódmych, a tu mamy 10 siódmych. Który z nich jest większy? Pomożemy sobie w tych rozważaniach zaznaczeniem tych ułamków na osi liczbowej. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i spróbowania tego samego, zanim zrobimy to wspólnie. No dobra, mamy tutaj oś liczbową, tu jest 0, 1, 2. Najpierw podzieliłem oś liczbową na trzecie części. Tu jest 1 trzecia, tu są 2 trzecie, trzecie są niebieskie. Od zera do jedynki odcinek jednostkowy. Podzielony jest na trzy równe części. Pierwsza, druga, trzecia. Na odcinku osi od jedynki do dwóch też podzieliłem oś na trzy równe kawałki. Jeden, dwa, trzy. Tu mamy wszystkie zaznaczenia trzecich części całości. Tu jest jedna trzecia, tu dwie trzecie, tutaj trzy trzecie, czyli oczywiście to samo co jeden, tu są cztery trzecie, tutaj będzie 5 trzecich. Tutaj dwójka, która oznacza to samo co 6 trzecich. To, co nas interesuje, to 5 trzecich, to jest ten punkt, ale nie zabazgrzemy go aż tak. 5 trzecich to ten punkt. Teraz siódme. Żeby zaznaczyć siódme, podzieliłem odcinek osi pomiędzy 0 i jedynką, czyli pomiędzy kolejnymi liczbami całkowitymi, na 7 równych kawałków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 7 równych części. Czyli tu jest 1 siódma, 2 siódme, 3 siódme, 4 siódme, 5 siódmych, 6 siódmych, tu jest 7 siódmych. Jedynka to to samo co 7 siódmych, 8 siódmych, 9 siódmych, 10 siódmych. Tutaj mamy 10 siódmych. Widać, że zarówno 10 siódmych, jak i 5 trzecich leżą na osi pomiędzy jedynką i dwójką. Ale który z tych ułamków jest większy? Widać, że 5 trzecich leży na osi dalej na prawo niż 10 siódmych. 10 siódmych leży tutaj, 5 trzecich leży z prawej strony 10 siódmych, czyli 5 trzecich jest większe niż 10 siódmych. Jak to zapisujemy? Symbol. Większości albo mniejszości, zawsze otwieramy większą stroną w kierunku większej liczby. 5 trzecich to większa liczba, czyli większa otwarta strona znaku leży po stronie 5 trzecich. Mniejsza strona znaku, ten końcowy punkt pokazuje mniejszą liczbę. Czyli 5 trzecich jest większe niż 10 siódmych.